wolno mówić pustych słów. Na pewno nie można, te dwa słowa to na pewno nie jest będzie dobrze. Wracając się do osoby chorej, nie mówmy, że będzie dobrze, bo my nie wiemy, jak będzie. Moi bliscy w ogóle nie musieli nic mówić, bo wiedziałam, że są obok. Ale mój mąż i syn mówili, jesteśmy tutaj. To znaczy, że byli ze mną. Słowo rak, nowotwór, diagnoza kojarzy się z końcem wszystkiego, co dobre. Odpowiednio szybka diagnostyka, personalizowane leczenie, dedykowane dla danego, konkretnego człowieka może sprawić, że rak będzie chorobą przewlekłą. Możemy zamienić nowotwór w chorobę przewlekłą poprzez działanie na dany cel, który jest zaburzony w nowotworze. Coraz więcej nowotworów wymaga skomplikowanej diagnostyki molekularnej. Są zmiany genetyczne, które są charakterystyczne dla komórek nowotworowych i są terapie właśnie ukierunkowane na leczenie nowotworów z tego typu zaburzeniami genetycznymi, które bardzo efektywnie działają. No oczywiście w momencie, gdy taka fuzja jest zidentyfikowana u pacjenta. Ponad 87% ankietowanych Polaków wykazało, że nie mają wiedzy na temat medycyny personalizowanej, a ta wiedza może być potrzebna w wielu przypadkach. Why to join the campaign? It was super simple. We are bringing science in diagnostic and in treatment, but we feel that there is more. There should be a holistic view to approach patients. And there is so much about the emotions and how can we support the patients, families and relatives. Tylko dwa słowa, to naprawdę bardzo ważny przekaz, bo ludzie na samym początku nie wiedzą, jak się zachować. Co czułam, kiedy się dowiedziałam, że tata jest chory? Na początku nie pamiętam, co czułam, ale pamiętam, że po chwili czułam ogromną bezsilność i strach. Cieszę się, że mogę brać udział w takiej kampanii, która będzie pomagała osobom, które mają styczność czy problem z chorobą nowotworową. Pamiętajmy, że zawsze możemy sięgnąć po wsparcie specjalistów, po wsparcie psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, psychoonkologa. Tylko dwa słowa, to nie tylko diagnostyka molekularna, to nie tylko badania genetyczne i leczenie personalizowane, ale przede wszystkim wsparcie psychologiczne.